nie jest tajemnicą dla, myślę, nikogo tutaj z Państwa, bo ja tego nie ukrywałem, że nie nosiłem się z zamiarem startu w wyborach do Europarlamentu i przy rozmowach z dziennikarzami dawałem temu wyraz. Natomiast prośba prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego spowodowała to, że taką decyzję o starcie w eurowyborach podjąłem. Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i zawsze jestem do dyspozycji pana prezesa Kaczyńskiego. Tak było, przypominam Państwu, w 2006 roku, kiedy również byłem do dyspozycji, jeżeli chodzi o obsadzenie stanowiska wiceministra edukacji. Tak również obecnie taka prośba pana prezesa skierowana do mnie personalnie się pojawiła i dlatego lojalnie do dyspozycji pana premiera się oddałem, gwarantując, że będę walczył o każdy głos w województwie opolskim, bo ważna jest siła całej listy. Nieważne są, albo mniej ważne są ambicje pojedynczych osób na tej liście, ważna jest siła całej listy, która może, krótko mówiąc, doprowadzić do tego, że te dwa mandaty będziemy mieli pewne, a może przy obecnej sytuacji zahaczymy o ten trzeci, czego bym sobie i Państwu, bo to interes Polski, życzył.